Święty Mateusz przedstawia nam dobrą nowinę jako nową Torę. Znajdujemy w niej pięć wielkich mów Jezusa, z których czwarta to mowa eklezjalna, 18 rozdział Ewangelii Mateuszowej. Mowa eklezjalna, dlatego że cały ten rozdział poświęcony jest regułom, jakie powinny rządzić wewnętrznymi relacjami we wspólnocie wierzących. Wśród nich na pierwszym miejscu Jezus stawia napomnienie braterskie. O tym dzisiaj chcemy razem z wami medytować. Zapraszamy serdecznie. Serdecznie witamy was w telewizyjnej Lectio Divina, 23. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Sławomir Klaskowski. Witam serdecznie. I ksiądz Robert Muszyński. Serdecznie dziękujemy za wszelkie pozdrowienia, za wasze komentarze, które piszecie. One ubogacają także nasze lekcje, które czytamy, które próbujemy zrozumieć. A dzisiaj taki temat wyjątkowo trudny. O upomnieniu braterskim Ewangelia Świętego Mateusza. 18 rozdział, wersety od 15 do 20. Posłuchajmy tekstu. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Temat taki dość trudny, ponieważ mało praktykowany. Nieznany. Mało praktykowany, tak. Najczęściej, kiedy ktoś zgrzeszy przeciwko nam, zrobi jakąś krzywdę, to się obrażamy albo... No gadamy, tak. Jego albo wobec innych osób mówimy źle o nim, prawda? W każdym razie najczęściej relacje się kończą. Tymczasem to słowo nam mówi, że jest okazja, jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, jest okazja, żeby go pozyskać. Teraz nawet musi zgrzeszyć przeciw tobie, ponieważ dokładnie. Ta przydawka, czy jak to nazwać, nie występuje we wszystkich starożytnych rękopisach, gdzie indziej jest po prostu, gdy brat twój zgrzeszy. Jaki z tego wniosek, z tych dwóch lekcji, czyli dwóch wersji tekstu? Bardzo prosty, że nawet jeżeli nie dotyka ciebie osobiście poważne zło, które popełnia brat, czyli chrześcijanin. Wobec ciebie? Nawet kiedy nie dotyka ciebie osobiście, nie możesz chować głowy w piasek, mówiąc sobie, to nie moja sprawa. I dlatego to jest takie trudne dzisiaj, ponieważ my jesteśmy uczeni tolerancji. I to jest słowo dzisiaj bardzo modne i powszechne, a tolerancja w rozumieniu świata oznacza, że każdemu wolno robić, co mu się podoba. I mnie nie wolno jego upomnieć, ponieważ to jest od razu forma agresji i ataku na tego człowieka. Tak naprawdę tolerancja oznacza znoszenie z trudnością, z przykrością zła, którego nie mogę usunąć bez popełnienia jeszcze poważniejszego zła. Więc znaczenie tego słowa oryginalne, pierwotne jest trochę inne. Dzisiaj to właściwie... Tak. ...wygodne dla tych naszych tolerastów, powiedzmy, których jest pewno dzisiaj. Ale to tolerancja zatem oznacza zgodę na dobro, ale i zgodę na zło, które jest między nami, i że nie wolno nam napiętnować zła, ratując człowieka.
bo to taki jest sens. I to jest... No. Powiedziałeś, że nie wolno nam napiętnować zła. Chyba nam należy napiętnować zło. No ale według tolerancji. Tej fałszywie rozumianej, oczywiście, ja tak to zrozumiałem. I to jest właściwie pewna forma faszyzmu, bym powiedział, dzisiejszego. Bo na czym on polega? Kiedy ludzie Kościoła chcą właśnie napomnieć, albo upomnieć, albo chociażby rzucić światło na te problemy moralne, te aspekty, które dzisiaj przeżywamy w społeczeństwie, to nam tego nie wolno robić. Inni mogą wszystko mówić, nawet na nas wieszać nie wiadomo jakie psy, jak to się mówi, ale człowiek Kościoła ma milczeć. Co znaczy to greckie hipago elenkson? Trudne słowo. Wykazać grzech, żeby pomóc go zobaczyć temu, kto go nie chce uznać albo nie potrafi uznać, że robi coś bardzo złego. Nie chodzi oczywiście o drobiazgi, że ktoś brzydkie słowo powiedział, ale chodzi o poważny grzech, który niszczy Kościół po prostu, niszczy wspólnotę wiary i trzeba to zrobić w sposób odpowiedni, czyli dyskretnie, mądrze, i życzliwie. I dodam jeszcze, trzeba... Rozwinijmy te... Tak, tak, koniecznie. Dodam jeszcze jedną rzecz, może od tego zacznijmy, trzeba kochać, nie? Tego człowieka. Dlatego to chcesz robić. Tak. No dlatego... inaczej byś tolerował. No, być obojętne, dobra. Ci, którzy nie kochają, widzą zło, od razu może też skomentujmy, mogą popełnić dwa błędy, które pogorszą sprawę zamiast uzdrowić problem, prawda? W zawiązku. Bo ktoś będzie mówił sobie, to nie moja sprawa, nie będę się wtrącał, muszę być tolerancyjny, chowam głowy w piasek, prawda? Nastawiając inną część ciała, którą ktoś mnie tym mocniej kopnie, nawiasem mówiąc. Nie, takie są konsekwencje ukrywania zła, czy udawania, że zło się nie dzieje. Natomiast druga skrajność polega na tym, że upominam, ale po to, żeby wywrzeć pomstę, czy mieć jakąś osobistą satysfakcję, a więc z gniewem, bez umiaru, ze złością, gdzie bierze górę moje jakieś ego, mówiąc bardzo skrótowo, i wtedy nie jest to na pewno dobre upomnienie. Na pewno nie pozyskam wtedy tego, kogo upominam, jako brata. Podkreślmy, że w upomnieniu braterskim nie chodzi o żaden rodzaj moralizowania. A więc, że ja tu znam prawdę, znam prawości, znam prawo i przychodzę, żeby cię przywołać do porządku. Tu jest zupełnie inne znaczenie. Upominanie jest rzeczywiście formą miłości i to bardzo trudną. Dlaczego? Najpierw trzeba to zrobić dyskretnie, a więc nie eksponując kogoś jak na widelcu, prawda, żeby wszyscy zobaczyli, jaką podłą rzecz on zrobił, tylko w cztery oczy, jak brata, prawda? Jeżeli nie usłucha, weź jeszcze jednego albo dwóch, nie po to, żeby większy nacisk wywrzeć, tylko żeby ci dwaj, powiedzmy, świadkowie tej sprawy zaświadczyli. Obiektywizowali sprawę. Tak, że nie jest to twój wymysł, czy jakiś twój prywatny pogląd, skrzywiony być może, mogę się spotkać z takim zarzutem, a ty na mnie źle patrzysz, ty się zawsze czepiasz, nie? Zobacz, że oni się nie chcą czepiać, tylko po prostu widzimy zło, a więc chodzi o to, leżysz nam na sercu, twoje dobro, twoje życie. Na tobie, nie? I po drugie mądrze, to znaczy w taki sposób umiejętny, żeby tego człowieka nie sprowokować do jakiejś gwałtownej obrony przed rzekomym atakiem, tylko żeby on widział, że tutaj nam chodzi o uratowanie wspólnego dobra między nami. Ale jeszcze mądry będzie oznaczał, sposób mądry będzie oznaczało inteligentny, w sensie, że musisz znaleźć odpowiednie argumenty, żeby go przekonać. Na przykład to samo słowo jest użyte w tym miejscu, gdzie Pan Jezus mówi, gdy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, nie? I teraz właśnie to jak przekona, nie? Albo kiedy Jezus mówi, udowodnijcie mi, że zgrzeszyłem grzech, nie? Mówi, przekonajcie mnie, że zgrzeszyłem, udowodnijcie mi to. Kiedy my chcemy przekonywać, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, nieraz tak naprawdę przechodzimy do takiej chęci, żeby kogoś pokonać,
rzucić na kolana, zmusić, zamknąć mu usta, zmusić go, żeby uznał wszystko, co my mamy do powiedzenia, a on jest po prostu całkowicie zły. Duch Święty pomaga, żeby nie ulegać takiej pokusie, prawda? Tak, i to jest wielka sztuka, żeby ta druga strona właśnie mogła doświadczyć i zrozumieć, że mamy takie intencje. I czasami to się udaje. Że to jest racjonalne, tak, to nie jest jakaś emocjonalna sprawa. Oczywiście, ja w swoim życiu też tego doświadczałem, na misjach na przykład upomniał mnie jeden z ojców rodzin, który był ze mną na misji i to było takie upomnienie naprawdę braterskie, i które mnie można powiedzieć, przymusiło do nawrócenia, do zostawienia pewnej sytuacji, która by była zgubna dla wszystkich tak naprawdę. I to była taka... Otworzył ci oczy. Otworzył mi oczy, tak. I za to dziękuję Panu Bogu do dzisiaj, bo gdzieś tam jakiś afekt do jakiejś kobiety się zjawił. I on mi pomógł to zobaczyć. Ja to ukrywałem, to widziałem, to rozumiałem, ale mi było z tym dobrze po prostu, nie? I to było piękne upomnienie braterskie. Naprawdę życzę wszystkim naszym braciom w prezbiteracie mieć takich parafian i takich wokół siebie przyjaciół, którzy też w innych aspektach mogą, finansowych, gospodarczych, nie wiem, jakichś głupich pomysłów politycznych, które nie mają mieć miejsca na ambonie, tam nie wiadomo co jeszcze. Jeżeli mamy wokół siebie taką wspólnotę dojrzałych ludzi w wierze, to jest naprawdę wielka łaska. Tutaj dochodzimy właśnie do tego trzeciego aspektu upominania po chrześcijańsku. Życzliwie, prawda? Otwierać komuś tak. Oczy przemocą może oznaczać dużą krzywdę, prawda? Kiedy ktoś komuś chce otwierać oczy przemocą, może mu oko uszkodzić, prawda? Dokładnie. Obrazowo. A więc upominać w taki sposób, nie żeby kogoś usadzić, ukarać, odesłać do wykonania kary upokorzonego i jakiegoś pokonanego, tylko żeby go pozyskać jako brata, nie? Pozyskać, czyli żeby z tego był zysk dla nas obu, dla naszej wspólnej jedności, nie? Coś, to pozyskanie, to jest taki termin wręcz handlowy, tak, tak. Komercyjny, prawda? Coś inwestuje, żeby zdobyć jeszcze większe dobro, większy zysk. Tym większym zyskiem jest nasza jedność uratowana, nie? I dobro, które... Ciekawe, że też to samo słowo o upomnieniu braterskim jest użyte w pierwszym liście do Koryntian, tam gdzie jest mowa o prorokowaniu we wspólnocie, rozumianym jako głoszenie, przepowiadanie słowa, które aktualizuje rzeczy tu i teraz, nie? Pokazuje Boże światło na życie, nie? I że jak wejdzie człowiek, albo poganin, albo jakiś, mówi prosty, dosłownie idiota, i ty prorokujesz i ujawniasz zamysł jego serca. I on mówi, Bóg jest między wami, bo pada na kolana, mówi... Ja takie miałem doświadczenie całkiem niedawno, gdzie modląc się tam za kogoś, dosłownie usłyszałem, co mam mu powiedzieć. Bałem się strasznie, chyba z miesiąc kluczyłem, jak do niego właściwie nie pójść, ale w końcu poszedłem przestraszony, bo słyszałem rzeczy, pozwólcie, że nie będę mówił szczerze. Nie trzeba. Ale mocne. W końcu się odważyłem, powiedziałem, i widziałem, że gościa trafiło prosto w serce, jakby ujawniony, najskrytsza jego rzecz, nie? Która tam sprawiała jakieś głębokie konflikty. Nie? I na końcu? I człowiek, że tak powiem, pojednał się z ludźmi. I to jest wielka łaska. Ja nawet nie wiedziałem o tym, co to jest. To uzdrawia, nawet jeżeli to jest jak skalpel, ostre słowo, ono uzdrawia, ono pozyskuje. I tutaj widzimy, że jest potrzebna tego, jak teraz rozmawiamy, łaska też Boża, żyć w łasce, nie? Żeby tak jak Jezus Chrystus przecież wiele upominał, ale robił to z miłością dla dobra, ku zbudowaniu, dla budowania też Kościoła i właśnie jak mówiliście, wspólnoty, żeby te relacje uzdrawiać. I właśnie w tym kluczu to upominanie braterskie jest, że dla dobra mego i naszego, czyli dobra wspólnoty też Kościoła, jeżeli mi zależy na Kościele, to upomnę. Jeżeli mi nie zależy i nie kocham Kościoła jako wspólnoty, to toleruję. Toleruję, bo jest mi to obojętne po prostu. I to jest ta tajemnica, do której dzisiaj nas Jezus, mi się wydaje, wzywa do tej naprawdę głębokiej odpowiedzialności za Kościół,
mówimy dużo o synodalności teraz. Właśnie to jest to. Jestem głęboko też odpowiedzialny za Kościół i ta odpowiedzialność spoczywa także na mnie, nie tylko na papieżu czy biskupie, ale, czy na proboszczu, ale na barkach każdego z nas, drodzy bracia. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapowiadamy już w tym momencie, zwłaszcza dla kapłanów, rekolekcje kapłańskie, które organizujemy co roku i w tym roku będą od 20 do 23 listopada w Łopocznie, to jest Dom Ognisk Światła i Miłości w Archidiecezji Lubelskiej, a wszystko na to wskazuje, że będzie je głosił ksiądz prałat Tomasz Trafny, właśnie z dykasterii Synodu Biskupów, nasz przyjaciel. Bardzo mądry człowiek. Wcześniej pracował w dykasterii kultury, kultury po prostu. Papieskiej Rady Kultury, tak się też nazywało. Życzmy sobie jeszcze jedna rzecz. Tej symfonii serc, jakby to powiedział świętej pamięci arcybiskup Brzeciński, która jest owocem, a dokładnie to słowo symfonia jest dalej użyte. Ci, którzy napominają się, budując jedność, mogą potem modlić się skutecznie, w symfoniczny sposób, w pełnej jedności, że Bóg nie będzie mógł nam niczego odmówić. Z wielkomocą. Tego trudnego budowania wspólnoty, które mamy tutaj opisane. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Sławek Laskowski, kłaniam się z Bogiem. Ksiądz Robert Muszyński.